Halo, halo, witam wszystkich, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie... O zmianach, bo szykują się pewne zmiany w Rise of Kingdoms, więc od razu przejdziemy sobie do ich omówienia. Ja jestem Snow, staram się tworzyć codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Więc zachęcam bardzo do subskrybowania, także do komentowania dzisiaj, jak Wam te zmiany się podobają: czy uważacie, że one będą na plus, czy na minus niektóre, może? No i dajcie znać. Co wy o tym myślicie? Ok, przejdźmy już do maila, którego dostaliśmy. Ja ten mail oczywiście dostałem po angielsku. Nie wiem, czy w wersji polskiej on już został przetłumaczony. Podejrzewam, że tak. Wydaje mi się, że to mniej więcej wszystko powinno wychodzić w jednym czasie. Dobrze, Spójmy. spójrzmy więc od razu, co tu mamy. Pierwszy punkt, który mamy, będziemy mieli oczywiście tutaj, mamy podaną datę, kiedy, kiedy ten patch wejdzie to już mniej, mniej, ważne, bo często ta data jest przesuwana. Natomiast pierwszą rzecz, którą tutaj mamy to informacja o tym, że zaczną się świąteczne wydarzenia. No i tutaj szykujcie już 7000 tych klejnotów. No Musicie je mieć, tak, bo, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Więc, jeżeli nie macie teraz 7000 klejnotów pod ręką, to zbierajcie, tak, żeby rzeczywiście być przygotowanym, bo tutaj naprawdę będzie warto ten, to wydarzenie zrobić. Tak. Zresztą o tych wydarzeniach też są moje filmiki dosyć już stare. Ale, ale myślę, że one cały czas są gdzieś tam aktualne, więc będziemy sobie robić sanki, będą te wydarzenia na 7 dni, mnóstwo takich rzeczy, które możemy sobie tutaj ominąć, ale oprócz tego ważna rzecz będzie Zenit of Power, tak, się zacznie, więc można już sobie zacząć, że tak powiem, gotować jednostki, żeby choćby te podstawowe nagrody zebrać, no chyba że ktoś chce iść naprawdę mocno w Zenit, to wtedy musi też być przygotowany na przyspieszenia i tym podobne. Zobaczymy, nie mamy jeszcze informacji czego będzie dotyczył, czy to będzie piechota, czy to będzie kawaleria, a może to będzie leadership, bo taka szansa też jest. Oprócz tego będziemy mieli arms training. Czyli ten challenge z locharem, dla mnie szczególny, bo to taki pierwszy mój filmik, który został jakby zauważony i popularny, także też, też jest filmik u mnie o locharze, także też polecam, żeby zobaczyć, chociaż dzisiaj ci, którzy mają już formację, być może będzie tam zmiana, tak? Bo słyszałem, że formację można do tego wydarzenia naprawdę fajnie wykorzystać, ciekawy jestem, czy to jest jeszcze możliwe, czy już, czy już po prostu to zostało zmienione. Ale dobrze, nie będziemy się tutaj tym, że tak powiem, zajmować. Drugi punkt to zmiany Sunset Canyon. Będziemy mieli Sunset Canyon w takiej jakiejś zasadzie, że będziemy go grali na swoim regionie. To się zacznie dopiero w tych młodych królestwach, tak? No, dla mnie szczerze powiedziawszy, nie jest... Ja bym chciał jedyną zmianę w Sunset Canyon, taką, żebym mógł kliknąć raz i wszystkie swoje mecze rozegrać automatycznie. Bez, bez konieczności klikania, bo dla mnie ten kanion mroku to jest naprawdę taki, takie wydarzenie, które po prostu trzeba przejść, nic tutaj nie dzieje się ciekawego, rozgrywka jest niepodobna do tej którą mamy w grze a nagrody są no, w sumie nawet spoko ale. Ogólnie takie sobie, ja bardzo często zapominam już teraz, żeby, żeby robić ten Sunset Canyon, bo po prostu nie chce mi się tego klikać wiecznie tyle razy. Ok, mamy też, że tak powiem, ulepszenia w sezonie zdobywców, ale no niestety nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Popatrzmy sobie na pierwszą rzecz. Będziemy dostawali powiadomienie, kiedy teleportujemy się na jakby miejsce, które nie jest miejscem naszego sojuszu, czyli tam, gdzie możemy zostać wyzerowani. Myślę, że to też niewiele zmieni. Większość osób o tym wie, że jeżeli się teleportujemy na, że tak powiem, terytorium koalicji, a nie sojuszu, to możemy być wyzerowani. No ale może to niektórym pomoże przed tym, żeby być wyzerowanym. Kolejna informacja, którą mamy, to to, że będziemy mieli taki buff. W tym wydarzeniu Pass Glory, i tu wydaje mi się, że to wszystko tak naprawdę jest związane z tym, że niektórzy gracze sobie rozkminili, że kiedy używają jednostek Tier 1 przeciwko jednostkom Tier 5, to można zrobić tak naprawdę lepsze numery. I jeżeli ktoś jest naprawdę bardzo, ale to bardzo uparty, to może wysyłać cały czas właśnie te marsze Tier 1 i w ten sposób sobie nabijać punkty. Tak Więc tutaj zrobiono coś takiego, że jeżeli będziemy walczyli przeciwko dużo mniej, dużo słabszym jednostkom, to będziemy dużo mniej tracić. Tak? Czyli innymi słowy, jeżeli będziemy walczyć jednostkami tier 5 albo tier 4 przeciwko tier 1, to będziemy je po prostu niszczyć jeszcze mocniej niż teraz. No to jest dobre, bo tak naprawdę, używanie tier 1. W walce nie jest, że tak powiem, nic nie daje poza tym, że ktoś sobie nabija punkty, tak? Więc tutaj więc jakby wyeliminowali to, że można sobie jednostkami tier 1 nabijać punkty. Ja bym się tym nie przejmował zbytnio, bo wydaje mi się, że to nie dotyczy walki pomiędzy tier 5 i tier 4. Że to nie będzie tak, że, że jakby zwiększą tą różnicę, myślę, że gracze free to play byliby naprawdę załamani, gdyby tak było, że jeszcze silniejsze są te jednostki tier 5. Wydaje mi się, że też deweloperzy wiedzą, że to nie jest jakby na ich rękę i to nie jest w ogóle potrzebne w grze, tak, żeby te jednostki Tier 5 były jeszcze silniejsze od Tier 4. Także chodzi, wydaje mi się, że tutaj to jest skierowane właśnie dlatego, jest wpisane much lower unit tier, tak, czyli o wiele mniejsze jednostki, czyli to jest różnica pomiędzy właśnie Tier 1, Tier 4 i Tier 5. Także. Ja bym się tym punktem nie przejmował, jeżeli ktoś, ktoś, że tak powiem, zaalarmował się tym, co tutaj jest. Kolejna informacja to jest ranged points, czyli do tej pory, jeżeli jakby trafialiśmy tymi atakami z dystansu naszego wroga, to tak naprawdę nie zadajemy mu ran. Takich, które by, że tak powiem, zostały na naszym koncie, bo to są wszystko jednostki slightly wounded, czyli takich, które nie trzeba le leczyć w szpitalu. No i do tej pory to w nigdzie się nie pojawiał w statystykach, czyli mogliście zabić dużo tych jednostek z dystansu, ale nikt, że tak powiem, o tym nie wiedział. A teraz dodadzą taką statystykę range points, czyli będą oprócz tych naszych zwykłych kill Pointsów, będą jeszcze te punkty. Mm, które zdobyliśmy zabijając z dystansu. No, zobaczymy, czy to będzie dla kogoś warta statystyka, że ktoś później powie, ok, ja mam tych killpointów mało, ale zobacz, mam dużo tych range points. Wydaje mi się, że, że to zabijanie z dystansu, ono jest, myślę, strategicznie może być fajne, tak? Tu można sobie fajnie ustawić właśnie, że będziemy mieli... Dużo tych wieżyczek i ustawimy sobie jakąś linię obrony. No, natomiast tak indywidualnie wydaje mi się, że, że to nie będzie miało znaczenia, że ktoś na przykład ma bardzo mało kill pointsów, ale ma bardzo dużo tych range points i powie, ale ja super strzelam z dystansu. Nie? to myślę, że to nie będzie jakiś taki czynnik, który sprawi, że, że ktoś na nas przychylniejszym okiem popatrzy. Oprócz tego będziemy mieli jakieś nowe tawerny w których będziemy mogli sobie wywoływać dowódców. Brzmi to fajnie, myślę, że te tawerny zawsze są w porządku, bo to, to jest taki sposób dla free to play, żeby, żeby tych dowódców nowych sobie zdobyć. I to jest, wydaje mi się, bardzo ważne, tak? szczególnie kiedy, kiedy królestwa wchodzą w ten sezon zdobywców. Jest tam naprawdę mnóstwo dowódców do odblokowania i fajnie, że, że zrobią coś takiego, że można sobie ich zrobić szybciej. W jaki sposób, mam nadzieję, że to będzie działać w ten sposób. Ok. I tutaj w punkcie czwartym jest naprawdę taki trochę killer, żebym powiedział. Chyba najfajniejsza rzecz w tym updatecie. I coś, z czym ja się absolutnie zgadzam i uważam, że to jest fantastyczna sprawa. Czyli nazywa się to Rebirth Ceremony, czyli tak jakby ceremonia powtórnego urodzenia. Chodzi tutaj o to, że będzie można sobie zresetować dowódcę. I tutaj myślę dla wielu z was, którzy piszecie u mnie w komentarzach, to jest fantastyczna sprawa, bo często na początku gry nie zdajemy sobie sprawy, który dowódca jest dobry, i bardzo często mówicie, że ojej, zainwestowałem w tego dowódcę, na przykład bym go nie chciał, tak? Bo zainwestowaliście, nie wiem, w Cezara, albo zainwestowaliście we Frediego, albo w Ragnar'a, i teraz widzicie, że to nie jest ten dowódca, w którego chcielibyście inwestować. Tutaj chyba chodzi o dowódców legendarnych, to przypominam, tak, że tutaj legendarni będą wchodzili w grę. I o co tutaj chodzi? Będzie takie, taka możliwość, żeby jakby zresetować całego tego dowódcę, czyli wszystkie złote rzeźby, które zainwestowaliście w tego dowódcę, wszystkie złote gwiazdy i nawet z doświadczenie będziecie mogli sobie odebrać z powrotem, i zainwestować w innego dowódcę. Ja uważam, że to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Także naprawdę przemyślcie, którego dowódcę chcielibyście w ten sposób zresetować i na kogo wtedy chcielibyście wykorzystać te złote rzeźby i to wszystko, co dostaniecie, że tak powiem, od Liliw z powrotem. Fantastyczna sprawa. Napiszcie w komentarzach, jakiego dowódcę wy byście zresetowali, gdybyście mieli możliwość ja bym na pewno zresetował Cezara. Także to jest 100% mój wybór. Jestem ciekawy, jak to by wyglądało u was. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że to będzie związane z tymi, z tymi graczami, którzy są nas na początku jakby swojej drogi, tak? No jestem ciekawy, jak bardzo na początku, czyli który to będzie dzień królestwa, do którego będziemy mogli to zrobić. Tutaj nie jest to określone. Ja myślę, że nawet do KvK 2 spokojnie mogliby coś takiego zrobić, bo to się przyda. Tak? I myślę, że, że, że gracze by to docenili, że, że mogą coś takiego zrobić. W sezonie zdobywców już na pewno tego nie dadzą. Także ja tego nie odczuję i nie zobaczę, jak, i jak to wygląda. No chyba, że gdzieś tam sobie założę konto, tylko po to, żeby zobaczyć, jak to wydarzenie wygląda. Natomiast uważam, że ono generalnie jest świetne. Wydaje mi się, że wygląd tutaj tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia, bo to będzie kwestia kilku nam kliknięć, żeby sobie to zrobić, tylko tu będzie kwestia tego, żeby sobie to dobrze przemyśleć. Natomiast uważam, że jest to naprawdę fantastyczna sprawa. Często na początku gry. Robimy ten błąd, że właśnie inwestujemy w złego dowódcę, bo na przykład tam gdzieś tam ktoś lubił Kleopatrę, więc w nią zainwestował i tak dalej. Fajnie, fajnie, że będziemy mogli zrobić ten reset. Uważam, że to jest bardzo pozytywna zmiana, która tak szczerze fajnie, żeby się wydarzyła już dużo wcześniej, no ale lepiej późno niż wcale. Okej, okay, dobrze. Kolejne zmiany, które będziemy mieli, jakieś tutaj mamy zmianę umiejętności na Ceroli Crisis. Myślę, że to jest coś, czego ja w ogóle nawet nie zauważę, że, że miało miejsce. Będzie łatwiej jakoś wymieniać sobie te armaments. No fajnie, szkoda, że cały czas nie mamy formacji, w sensie większość graczy ich nie ma. Nie mogę wam powiedzieć o tych formacjach, mimo że mnie o to prosicie, ja bym bardzo chciał, ale póki tych formacji nie mam, to naprawdę mam trochę związane ręce tutaj. Ok, i tutaj jest też fajna informacja, że w przyszłości, jeśli będzie Lost Kingdom w czasie, w czasie tych update, to nie będzie można budować jednostek, ani nie będą one chyba, nie będzie się zmieniała, zmieniał status, że tak powiem, ich palenia i tak dalej. O co tutaj chodzi? Bardzo często ludzie wykorzystywali właśnie te updates, żeby wybudować gdzieś fort, żeby, żeby jakby zdobyć jakąś przewagę, ponieważ no jeżeli serwer jest wyłączony przez 3 godziny, to w te 3 godziny mogę gdzieś fort wybudować i ktoś nie może nic z tym zrobić, nie może na to zareagować, więc w Tutaj jest napisane, że, że będzie to już niemożliwe, tak, czyli jeżeli zacznę wybudować Ford przed tym update, tak, na przykład 3 minuty przed, to jak, że tak powiem, skończy się, skończą się te prace nad, nad ulepszeniem, nad nową wersją, to później moje, mój Ford będzie po prostu po 3 minutach budowy, a nie po 3 godzinach, nie będzie praktycznie wybudowany, tak? no bo tak to tak naprawdę wygląda. Okej, okay. także tutaj widzimy, że tutaj będzie to miało miejsce od 21 grudnia, no ale tutaj trzeba oczywiście przyjąć to, że nie, niekoniecznie. Oprócz tego będziemy mieli jakiś Legend Mode na Ian's Ballad, Siroli Crisis i też Arms Training. To będzie już dla doświadczonych graczy. Zobaczymy, co będzie oznaczał ten Legend Mode. Czy on po prostu będzie trudniejszy i będą lepsze nagrody? Czy on może będzie w jakiś sposób szybszy do zrobienia? Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. I trochę też tak, że tak powiem, nie do końca to jest dopasowane, no bo. Zobaczcie, Ian's Ballads i Siroli Crisis to są te takie, że tak powiem, rzeczy, które mamy scenariuszowe do zagrania. Tak? Natomiast Arms Training to jest wydarzenie, które robimy na mapie. No ale zobaczymy, zobaczymy. Podejrzewam, że jeżeli ten Legend Mode ma tak działać, to on będzie włączany też w innych wersjach. I, i zobaczymy, jak on już wejdzie, jak to będzie wyglądało. No i to koniec, mamy już podziękowania, żebyśmy tam napisali Lilif co i jak się podoba. No i jestem ciekawy, jak Wam podobają się te zmiany, co Wy o nich sądzicie, dajcie znać w komentarzach. Zachęcam też do oglądania pozostałych u mnie filmów. Ostatnio trochę się skupiłem na tym, żeby te playlisty, że tak powiem, moje zaktualizować. Często mnie pytacie, gdzie o dowódca, gdzie o jakichś innych rzeczach. Także często warto zobaczyć u mnie w historii na playlistach. Mam tam na przykład playlisty z wydarzeniami, tak, są też inne formaty, które tutaj prowadzę na kanale. Także gorąco zachęcam. Do oglądania, a na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.